Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na wiadomości. 14 lutego o godzinie 17.40 w miejscowości Pniewo lądował śmigłowiec LPR. Natychmiastowej pomocy potrzebowało kilkuletnie dziecko. W akcji udział brały OSP Pniewo oraz OSP Żychlin. Kutnowscy policjanci rozpoczęli akcję prewencyjno-edukacyjną pod nazwą Bądź świadomy i bezpieczny na drodze. Mundurowi opracowali ulotki informacyjne oraz plakaty dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pierwsze materiały już trafiły do uczestników ruchu drogowego. Bądź świadomy i bezpieczny na drodze. Kutnowscy policjanci rozpoczęli akcję prewencyjno-edukacyjną pod nazwą Bądź świadomy i bezpieczny na drodze. Opracowali ulotki informacyjne oraz plakaty dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ulotki i plakaty zostały przetłumaczone również na język ukraiński oraz gruziński. Pierwsze materiały profilaktyczne już dzisiaj trafiły do uczestników ruchu drogowego. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy akcję prewencyjno-edukacyjną dla mieszkańców naszego miasta. Poruszający się po drogach naszego powiatu. Jest to akcja skierowana także do obcokrajowców, które zamieszkują nasz teren. Jak wiemy, wiele obcokrajowców przybyło do naszego miasta właśnie za pracą, głównie ze względu na prężnie rozwijającą się strefę ekonomiczną na naszym terenie. Te osoby również są uczestnikami zdarzeń drogowych, w związku z tym na te potrzeby stworzyliśmy ulotki oraz plakaty informacyjne, również tłumaczone na język gruziński i ukraiński, bo jak obserwujemy z naszych statystyk, to również oni są uczestnikami zdarzeń drogowych. Chcemy ich uświadamiać o najważniejszych przepisach ruchu drogowego i takie również właśnie przepisy można znaleźć w tej ulotce. Można znaleźć informacje o konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania tych przepisów drogowych, a więc pamiętajmy, że bycie świadomym to przede wszystkim bycie bezpiecznym na drodze. Proszę Pana, jak jest Pana świadomością na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Jest Pan osobą świadomą? Tak, jest Pan świadomym kierowcą? Jestem świadomym kierowcą, oczywiście. Rzadko Panu się zdarza popełniać wykroczenia drogowe, czy często? Rzadko. Ogólnie to rzadko. Jeśli już, to nawet nie z własnej winy musiałem brać udział z racji błędu. W zdarzeniu drogowym, tak? Czyli ktoś popełnił błąd, a Pan na tym ucierpiał. Tak czasami bywa. Proszę Pana, w dniu dzisiejszym zastosuję środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia podczas tej kontroli. Dodatkowo dostanie Pan ode mnie ulotkę w związku z prowadzoną przez kutnowską policję akcją Bądź świadomy i bezpieczny na drodze. Do zapoznania się w wolnej chwili. Tutaj jest opisane szereg najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń. Dodatkowo również przypomnienie, jak zachować się podczas wypadku, o którym właśnie Pan wspomniał, w którym Pan kiedyś tam uczestniczył. Także do zapoznania w wolnej chwili, można również oczywiście, a nawet należałoby zapoznać znajomych. Dzień dobry, aspirant sztabowy Czerniawski, ruch drogowy Kutno. Jakiś dokument tożsamości ma Pan przy sobie? Proszę Pana, Policja Kutnowska prowadzi akcję Bądź świadomy i bezpieczny na drodze. W związku z tym również rozdajemy takie ulotki celem przypomnienia podstawowych zasad zachowania się na drodze, podstawowych przepisów ruchu drogowego. W wolnej chwili może Pan się zapoznać. Oczywiście można również udostępnić znajomym i rodzinie, tak? Dobrze. Proszę Pana, to jest dla Pana. Dzień dobry, aspirant sztabowy Czerniawski, ruch drogowy Kutno. Tak. Poprosiłbym jakiś dokument tożsamości, jeżeli Pani posiada przy sobie. I od samochodu też? Jeżeli Pani posiada przy sobie, oczywiście tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie ma obowiązku wożenia przy sobie, natomiast znacznie to ułatwia. Wożę. Tak, oczywiście. Ja wożę zawsze. Super. Ja tam bez dokumentów to się nie ruszam. Super. Proszę Panią, widzę, że tak pobieżnie patrząc, wszystko jest w porządku. Tak. W pasach Pani tutaj jechała, korzystając z pasu bezpieczeństwa, światełka mijania włączone. Proszę Panią, kutnowska policja prowadzi taką akcję Bądź świadomy i bezpieczny na drodze, podczas której rozdajemy materiały, takie ulotki, celem zapoznania się w wolnej chwili. Można zapoznać również rodzinę, znajomych. Jest tutaj omówione kilka najczęstszych wykroczeń w ruchu drogowym, które zdarza się popełniać kierowcom, oraz informacje, jak zachować się podczas, czego nigdy nie życzymy, zdarzenia drogowego. W wolnej chwili można sobie to poczytać. Miłego dnia życzę, do widzenia, wszystkiego dobrego.
Po walentynkach obchodzimy Dzień Singla. Łatwiej razem czy w pojedynkę? Czy bycie singlem ma zalety, a może większość wad? Zdaniem mieszkańców Kutna, samemu czy razem? Posłuchajcie sami. Lepiej żyć razem czy w pojedynkę? Oczywiście, że razem. Łatwiej. Dzielić można troski, radości wspólnie. Na pewno z kimś. Oczywiście zawsze jest to wsparcie, zawsze jest ktoś, do kogo można się odezwać. Zawsze można wspólnie gdzieś się wybrać. Nie czujemy się samotni, tak? Czy osamotnieni. Samemu. No na pewno razem lżej. I ze względów psychicznych i finansowych. Razem. Razem, razem. Samemu, bo przynajmniej nie trzeba kupować prezentów i się martwić o drugą osobę. To wydaje mi się chyba razem, tak? Jakie są wady, a jakie zalety bycia samemu? Myślę, że bycie samemu, jeśli jest się samym, to nie ma ograniczeń. A jeśli ma się kogoś, no to raczej trzeba się temu komuś podporządkować. Zalety bycia samemu. Trudne pytanie. Nie, jednak jest więcej pozytywów bycia w parze. Jakie są wady bycia samemu? Właśnie ta samotność chyba to jest największa wada bycia samemu, tak? Że nie mamy do kogo się odezwać, nie mamy wsparcia. Czujemy się mniej bezpiecznie, tak mi się wydaje, bo jednak mając oparcie, mamy też poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jakie są zalety bycia samemu? Powiem szczerze, że mając rodzinę, chwilami brakuje mi tego, żeby pobyć z myślami sama ze sobą, tak? Że zawsze ktoś coś ode mnie chce i tęsknię po prostu zwyczajnie, chociażby za dniem, tylko dla siebie. Na długą metę to się nie da tak samemu żyć. Zalety też są. No imprezy samemu, nie trzeba z kwiatami przychodzić do kobiety. Są zalety. Samemu zdecydowanie nie ma się komu kto wygadać, tak? Ludzie zamykają się w sobie często i nie potrafią sobie poradzić z przeciwnościami losu, a tak to jak mamy tą drugą osobę, drugą połówkę, to zawsze jest łatwiej, bo jest się we dwójkę. Tomasz Walczewski, członek zarządu powiatu kutnowskiego, zapowiada, że jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów, to w tym roku będzie można liczyć na kilka dużych plenerowych wydarzeń rozrywkowych. W planach są m.in. dożynki powiatowo-gminne z wielką galą disco polo, której gwiazdą będzie zespół Ekstazy. Powiat planuje również zorganizować cykl pikników rodzinnych połączonych z akcją Bezpieczne Wakacje oraz po raz pierwszy w historii powiatu młodzieżowych mistrzostw Polski w łucznictwie. Pojawiły się plany, które mają wprowadzić możliwość zdawania matury z religii. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski jest na tak. Matura z tego przedmiotu byłaby nieobowiązkowa. 15 lutego w Żychlinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. 14 lutego swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka Żychlina pani Zofia Kozanecka. Życzenia od samorządowców dla czcigodnej jubilatki przekazała przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Sikora w asyście burmistrza gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka. Jubilatka otrzymała list gratulacyjny wraz z bukietem kwiatów oraz upominkiem. 15 lutego około godziny 19.30 w okolicach przejazdu kolejowego na Grunwaldzkiej z Klęczkowskiej doszło do tragicznego wypadku. Pociąg potrącił osobę pieszą, mężczyznę w wieku około 40 lat. Poniósł on śmierć na miejscu. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na następne wydanie wiadomości i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno.